Cześć, tutaj Przemek i bardzo miło mi, że do mnie zaglądasz. Netflix to samo zło. Powinieneś teraz biegać po rynku i szukać klientów dla swojego biznesu, uczyć się siódmego języka albo programować w Javie, a nie jakiś serial oglądać. A dzisiejszy odcinek o tym, dlaczego tak bardzo to nie jest prawda. Zapraszam. Dzisiaj odcinek trochę luźniejszy, przy okazji popolecam Wam fajne seriale, a zacznę go od takiego stwierdzenia, że to zwykle nadmiar czegoś nam szkodzi, a nie sama ta czynność, aktywność, czy no tak jak wiecie, czy alkohol jest zły? No, jak dużo pijecie, to tak, ale to znowu nadmiar. Także ja zauważyłem, że oglądanie seriali mnie rozwija. I czy rozwija mnie w kontekście wiedzy o świecie? No nie, nie powiedziałbym. Rozwija mnie w kontekście emocjonalnym. Ja uważam siebie za osobę raczej introwertyczną i jeżeli oglądam jakiś serial, który wywołuje u mnie pożądane emocje, te, które w sobie lubię, te, które mi się przydają w życiu i prywatnym, i zawodowym, czy te, które zwyczajnie mnie rozwijają, to nie widzę nic złego w oglądaniu serialu. Problem zaczyna się, kiedy wchodzicie w taką strefę uzależnienia. No i to jest też taka cienka granica. Dzisiaj mamy wiele takich rzeczy, jak media społecznościowe, czy właśnie serwisy streamingowe, które potrafią nas genialnie od siebie uzależnić. Więc warto świadomie podejść do tematu. No i przede wszystkim ja, kiedy wybieram jakąś nową produkcję do oglądania, no to i wyjściowo, i od razu po pierwszym, drugim odcinku zastanawiam się, co ja z tego mam. Czy ten serial wywołał we mnie te pożądane emocje, czy może te niepożądane? Może nie wywołał żadnych. Wtedy też to jest dla mnie strata czasu i nie oglądam dalej takiej produkcji. Ale żeby nie być gołosłownym, chciałbym opowiedzieć Wam dzisiaj o czterech grupach seriali, które wywołują u mnie te pożądane emocje. Pierwszą grupą z nich są takie, które powodują, że czuję się bardziej pewny siebie, że potrafię bardziej konkretnie nazwać, że czegoś chcę, albo powiedzieć to, o czym myślę, tak bez ogródek. I takim bardzo dobrym przykładem tego typu seriali jest Sukcesja. W ogóle świetna produkcja. Scenariusz, montaż, postaci, dialogi, muzyka. Bardzo serdecznie Wam polecam, ale przede wszystkim taka totalna, brutalna szczerość, bezpośredniość tych głównych bohaterów. I coś, co bardzo łatwo nam dzisiaj zatracić, czyli taka wręcz dziecięca umiejętność nazwania tego, co chcemy. Ja chcę po prostu to. I my dzisiaj, szczególnie w takim świecie biznesu, w tych dużych organizacjach, bardzo, bardzo łatwo to zatracamy. I to jest serial, który właśnie na przykład mnie popycha w tą stronę dobrą, bo pomaga mi nazwać to, czego chcę, pomaga mi powiedzieć coś wprost i nie owijać w bawełnę. I drugim tego typu serialem jest Billions, w którym główny bohater Bobby Axelrod w świecie takiego dużego biznesu, gdzie wydawałoby się krawat, koszula, przecież bankierzy, przecież maklerzy, no to Bobby w tym swoim longsleeve'ie po prostu nazywa rzeczy po imieniu, mówi to, czego chce, czasem na tym zarobi, czasem na tym straci, ale najważniejsze, żeby dostać to, czego tak naprawdę wewnątrz głęboko chcemy. Drugą grupą takich seriali, które na mnie pozytywnie wpływają, są seriale, które zaspokajają potrzebę poczucia sprawiedliwości, czy w ogóle sprawiedliwości. Ja jestem z małego miasta, to często mi się ciężko odezwać w takiej sytuacji. Też kiedy widzę, że ktoś robi coś złego innej osobie, teraz już oczywiście bardzo świadomie nad tym pracuję i poprawiam to w sobie. Ale tak wyjściowo, to było dla mnie trudne. Powiedzieć komuś, ej, jesteś chamem, ej, nie powinieneś tego mówić. No i takie seriale, no to dla przykładu Punisher, w ogóle coś, czego bardzo długo nie chciałem obejrzeć, bo wydawało mi się taką bezsensowną przemocą.
I nasi przyjaciele polecili mi ten serial i właśnie tego typu emocje we mnie wywołuje z każdym odcinkiem, to poczucie sprawiedliwości. I też pozwala mi się bardziej otworzyć, pozwala mi być bardziej bezpośrednim. I kiedy widzę, że ktoś robi coś nie fair w stosunku do innych ludzi, przez to, że ten serial obejrzałem, jestem teraz trochę odważniejszy. Drugim takim przykładem to nie jest serial, to jest film, ale działa dokładnie na tej samej zasadzie. W ogóle jest niezwykle rozrywkową produkcją. To jest Mr. Nobody. Bardzo wam polecam. Trzecia grupa seriali to te, w których człowiek robi coś, co wydawałoby się totalnie nie w jego zasięgu. Jest w stanie dźwignąć taką operację, taką akcję, zorganizować coś w taki sposób, co jest po prostu, wydaje się nierealne. A jednak, jak się nad tym głębiej zastanowić, realnym może być, jeśli tylko mieć odpowiednią motywację czy determinację taką swoją wewnętrzną. Takim pierwszym przykładem serialu jest Ozark, który w ogóle jest moim ulubionym serialem i uważam, że no nigdy nie powstało nic lepszego. Scenariusz, dialogi, postaci, taka słodko-gorzkość, montaż w ogóle, no niezwykły, niesamowity serial. No i właśnie wywołuje u mnie często takie myślenie, że czy naprawdę musimy być aż tak zdesperowani, żeby zrobić coś niezwykłego, że w takich sytuacjach, kiedy mam ochotę narzekać i czegoś nie zrobić, albo czuję, że jest ponad mojej siły, to po prostu przypominam sobie historię Marciego z Ozark, który zrobił coś absolutnie niezwykłego i bardzo motywuje mnie to do działania. A drugim tego typu serialem jest super znane Breaking Bad, czyli też jak człowiek w obliczu tutaj akurat problemów zdrowotnych i chęci zabezpieczenia swojej rodziny na przyszłość jest w stanie zbudować niezwykle potężny biznes w szarej strefie, albo już nawet nie szarej, ale z psychologicznego punktu widzenia obserwowanie tego głównego bohatera to coś niezwykłego, bardzo polecam. Trzecią grupą seriali są te, które mnie otwierają, powodują, że chętniej wchodzę w interakcje z innymi ludźmi, że tak otwieram się społecznie. Pierwszym przykładem takiego serialu jest Shameless, w którym bohaterowie po prostu kompletnie bez ogródek mówią to, co myślą, w ogóle się nie krępują, w ogóle się nie wstydzą, w ogóle nie mają żadnych blokad społecznych. I w świecie, w którym te blokady społeczne są w nas bardzo, bardzo intensywnie wypracowywane, i przez nas samych, i przez nasze otoczenie, przez naszą rodzinę, to popchnięcie siebie trochę w tą stronę tej bezczelności może być czymś bardzo fajnym, wręcz zbawiennym czasami. Bardzo fajny serial, Shameless. Drugim przykładem jest Modern Family, który no dosłownie w takich relacjach rodzinnych też niezwykle mnie otwiera. Kiedy oglądałem ten serial, to miałem ochotę codziennie dzwonić do rodziców, do brata. I to jest taki serial, który pokazuje, że nie zawsze jest super, nie zawsze się układa, ale że warto, żebyśmy trzymali się razem. Bardzo, bardzo pozytywny. I ostatnim serialem z tej czwartej grupy jest serial, który często widziałem na LinkedInie, kiedy wyszedł. To znaczy masa osób pisała o tym, jak bardzo ten serial ich zainspirował do zmiany swojego podejścia w świecie biznesu. Ted Lasso, produkcja Apple TV. I ja, jak się nad tym głębiej zastanowiłem, to w tym serialu jest bardzo, bardzo dużo racji takiej rynkowej, biznesowej, bo ci ludzie, których znam, którzy są tacy właśnie niezwykle pozytywni, bardzo optymistycznie nastawieni do wyzwań, które przed nimi się pojawiają, do innych osób, to są ludzie, którzy w długiej perspektywie zawsze wygrywają, bo inni po prostu chcą z nimi pracować, chcą z nimi robić biznes i im ufają. I nawet jeśli w krótkim terminie ktoś taką osobę oszuka, wykorzysta to, że jest, tak można by powiedzieć, naiwnie pozytywna, to w długim terminie ci ludzie zawsze wychodzą na plus. To wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby do tematu chłonięcia takich mainstreamowych, rozrywkowych treści podchodzić z umiarem, podchodzić bardziej świadomie i żeby dostrzegać to, jakie emocje w was dana produkcja wywołuje. Emocje są bardzo ważne, tak w życiu prywatnym, jak i w biznesie są potrzebne. Jeżeli taki serial dostarcza wam właśnie tego typu potrzebnych emocji, to oglądanie Netflixa złe
nie jest. Jeśli podobały Ci się te treści, zostaw proszę subskrypcję na kanale. Obiecuję Ci, że kolejne odcinki będą równie ciekawe. Do zobaczenia. Hej!